Drodzy widzowie, cieszę się Was widząc. Mam nadzieję, że Wy również cieszycie się z mojego widoku, bo przyczesałem brwi, wypolerowałem czoło, a także. Przygładziłem nieco odstające kępki włosów Chciałem ogłosić, iż już 30 listopada O godzinie 19 na antenie Jegalisk Show e, Oczywiście antenie, o której macie linka pod tym filmikiem Będzie audycja z 15 i ostatniej już w języku polskim Odsłony turnieju Jegalisk Pro Cup Do wygrania jak zwykle 150 zł 100 dla pierwszego, 50 dla drugiego Zatem jeśli jesteście graczem, zachęcamy gorąco Zapiszcie się, jeśli jesteście widzem Zachęcamy Was, przyjdźcie na ostatnią taką naszą Naszą listopadową audycję, ponieważ e, nie wiem, czy, czy uważnie śledzicie nasze kanały komunikacyjne, wszystkie, mówiliśmy o tym już parę razy. Natomiast w grudniu robimy dłuższą przerwę nadawania i dłuższą przerwę audycji, dlatego że już 7 stycznia wchodzimy na antenę po angielsku. Już 7 stycznia wszystko na około będzie po angielsku. Wiem, że część z Was nie jest do końca z tego powodu szczęśliwa. Natomiast mam nadzieję po prostu, że, że dobrze się bawiliście przez ostatnich półtora roku naszych audycji po polsku. Dla nas jest czas pójść dalej, dla nas jest czas mocniej się rozwijać, wyjść na, um, wyjść na Wielki Ocean, popływać, poujeżdżać rekiny, zobaczyć czy delfiny faktycznie są tak inteligentne. Muszą być, dlatego że jeden z nich wysłał mentalną transmisję, by Duszek Oscar spadł z mojego mikrofonu. Natomiast pomijając ten fakt, od stycznia zaczynamy już nadawać po angielsku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. Mam również nadzieję, że dostarczę Wam świetnego kontentu, jak zawsze zresztą, i właściwie już dalej, nie przedłużając, po prostu zachęcam, przyjdźcie do nas już 30 listopada na audycję na żywo Jegalisk pro Cup, gdzie czołówka polskiej sceny zmierzy się w zmaganiach. Co prawda niewielką, symboliczną, ale jednak pulę nagród. Zatem, drodzy widzowie, papaśki, do zobaczenia na wizji.